O, jak pięknie słonko świeci. Zostały 2 dni. Stambuł, I'm coming! Pojutrze o godzinie 19 będę już wsiadać do samolotu i bardzo mi brakuje podróży zagranicznych, kontraktów zagranicznych, więc nie mogę się doczekać. A teraz czas, by przygotować się. Za chwilę jadę na test COVID, na który powiem szczerze, że stresuję się. Stresuję się i czuję takie napięcie, a wszystko dlatego, że w zeszłym roku, też w tym samym czasie, właśnie w styczniu, miałam lecieć na kontrakt. Przy czym, jak już chciałam robić odprawę na samolot, to okazało się, że mój wynik jest pozytywny. I ja byłam wtedy w dużym szoku, bo ani ja, ani moja rodzina, no nikt nie miał żadnych objawów. Więc no, było to dużym zaskoczeniem i po prostu ten szok. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Ja tam zadzwoniłam się upewnić, że nie doszło do jakiejś pomyłki. Ale nie, numery, próbek i wszystkiego się zgadzało, więc no co. Wynik pozytywny. Musiałam właśnie o miesiąc opóźnić mój wyjazd. Przy czym no, miałam już zagwarantowanych kilka fajnych prac z takich direct bookingów, no, które też właśnie trzeba było odwołać. A po teście pojadę do fryzjera i obiecałam sobie, że zetnę włosy tyle. Nie tyle, nie tyle, nie tyle, ale tyle. Bo u mnie się to zawsze kończy tak, że właśnie, zamiast tyle, to kończy się z tyle. Dziękuję. Dziękuję. To mnie mózg przebiło. Zostało mi jeszcze trochę czasu do fryzjera i wykorzystam ten czas na ten etap, który przyprawia mnie o ból głowy, ale to jest nieodłączona część. A mianowicie chodzi mi o opakowanie. Oto moja walizka. Jak widzicie, materiałowa, bo można do niej więcej upchać niż do takiej plastikowej. Ja się nie pakuję, ja upycham. W ogóle, jeżeli wam też przyszło do głowy, że jestem teraz w piżamie, moi domownicy właśnie pytali, czemu dalej chodzisz w piżamie. Nie, to nie jest piżama, to jest mój comfy, bardzo przytulny strój. Nie piżama, okej? Pakuję się 2 dni przed, najlepiej pakuję się dzień przed, bo wtedy na bieżąco. Ale nie chcę zostawiać wszystkiego na jutro. To też jest w sumie takie moje postanowienie noworoczne, żeby nie odkładać na później, a robić wtedy, kiedy mogę. Dzisiaj muszę zrobić przynajmniej połowiczne pakowanie. Połowiczne! To, dlaczego tak nie cierpię się pakować, to dlatego, że zawsze mam poczucie, że ja wszystko muszę spakować, że ja wszystkiego użyję i wszystkiego bardzo będę potrzebować. Przy czym wiecie, jak to w rzeczywistości wygląda. Myślę, że zacznę od butów, bo one zajmują i dużo miejsca i są jednak ciężkie. Te kupiłam akurat w Stambule rok temu. Chciałabym też zabrać te i te i wychodzi na to, że już 4 tylko zimowy par butów. Przy czym jeszcze szpilki, jeszcze buty sportowe. Ja nie jestem w stanie wybrać. A wiecie, co jest najlepsze? Że Turcja to jest chyba najlepszy kraj, by zmienić swoją żawę. I tak naprawdę to powinnam jechać z pustą walizką. Powiem wam szczerze, że nie ubrałam ich w tym roku, bo chodziłam w innych, które też kupiłam w Stambule. I powiem wam, że też ze skóry i tak solidne. Ze 1000 zł, z 1000 lira, czyli 500 zł. Teraz trochę się pozmieniało z walutą, ale wtedy to wszystko dzieliłam na pół. Kupiłam je za 300 lira, czyli 150 zł. Skóra. Myślę, że jest moc. A wspominałam, że w nich dużo chodzę, nie? Dobra, potem je wyczyszczę. W każdym razie, buty prezentują się o tak. I one z kolei były przecenione, o ile dobrze pamiętam, z 800, czyli z 400 zł na 110 zł. 110 zł. Też skóra. Więc mówię poważnie, powinnam tam jechać z pustą walizką. Ale nie, też obiecałam sobie, że będę kupować właśnie takie rzeczy, które naprawdę potrzebuję. Wiecie, tak trochę zmierzać w kierunku slow fashion i te buty raczej mi posłużą na wiele lat, więc no nie będę aż takiej potrzeby miała, by kupować nowe. I będę to miała w głowie i zobaczymy, jak wyjdzie. Jestem już po obcięciu i tak jak widać, udało się.
Dziękuję pani Ewelinie Fryzjerce za współpracę, a mianowicie nie namawiała mnie, żeby obciąć jeszcze więcej, a po prostu tyle, ile powiedziałam, tyle faktycznie jest. Raz mi się właśnie zdarzyło, że pani fryzjerka zcięła za dużo, żebym wyszła bez zniszczonych włosów, przy czym jeżeli podetnę za dużo, to albo w ogóle jakieś zmiany wprowadzę w swoim wyglądzie, to nie dość, że muszę to pierw przedyskutować z agencją, a poza tym wszystkie moje zdjęcia, całe moje portfolio jest już nieważne, bo to jest zmiana wyglądu i... Ups. Właśnie wstałam i zobaczyłam od razu wyniki, jest negatywny. Tyle! A mogę mieć 25. Cieszę się, że nie muszę robić selekcji ze selekcji. Nie no, smarowane już od razu pękają. Dotarłam i jestem padnięta, naprawdę. Oczy mnie szczypią, boli mnie głowa. Spodziewałam się, że aż tak mnie ta podróż wykończy. O. Jednak też już jest pierwsza 12 dokładnie. No, pierwsza 12. No a ja dzisiaj rano do pociągu wsiadłam o 10, więc w sumie... Cały dzień w trasie, więc trochę mam prawo być zmęczona. Idę wziąć prysznic i idę wypocząć na jutro, na pierwszy dzień castingów. Na razie w pokoju jestem sama. W sobotę dotrze do mnie moja koleżanka i fajnie, bo będziemy we dwie w pokoju, a to się ceni. To na tyle. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, bo zamierzam wam pokazać i właśnie jak to taki kontrakt wygląda i no i też by wam pokazać Turcję.